Siemanko. Jak tam? Ciepło w domu przed ekranem? To się grzejcie, bo u mnie tak kolorowo nie jest. Siemanko jeszcze raz, słuchajcie, no już teraz trochę na mniej poważnie. Bardziej wesoło, bardziej z uśmiechem, słuchajcie, jestem na miejscu, gdzie będę kopał. Będę kopał za mną w lesie i po mojej prawej stronie, waszej, w sumie lewej. Słuchajcie, dzisiaj też jakieś okopy będą, będzie może trochę płaskiego terenu między drzewami, zobaczymy. Zaraz wam pokażę, jak to miejsce wygląda, gdzie jesteśmy dokładnie. I co? I kopiemy, powiem wam, jest fajnie, nie jest bardzo zimno, ale jakieś minus, nie wiem, minus 2 stopnie może, także jest dość ciekawie, jest dość fajnie. Nowe rękawiczki sobie kupiłem, słuchajcie, tym razem bardziej budżetowo pojechałem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za rękawiczki zapłaciłem w sklepie Action niecałe 5 euro, słuchajcie, kosztowały 4,50 czy 4,70, także słuchajcie, na polskie to wychodzi 20-22 zł, nie jest źle. Powiem wam, wyglądają na ciekawe, wzmocnione palce od góry są dość miękkie i co najważniejsze, są nawet dość ciepłe. Także myślę, że będzie dobrze mi się w nich kopać. No i co? Nie przedłużam, słuchajcie, pokażę wam zaraz to miejsce na geoportalu. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. I idę ryć, idę szukać, idę kopać. No dobra, odpalmy w takim razie geoportal. Zaraz zobaczycie, gdzie będziemy kopać. Niestety słabo jest z zasięgiem, także chwilę musimy poczekać, aż się załaduje. Ładuj. O, niżej. Pyk. Jeszcze bliżej. Teraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. My się przełączymy teraz na zwykłą mapę satelitarną. Dobra, słuchajcie. Nasze miejsce jest tu. Przesuniemy sobie. I teraz tak. Cieniowanie ISOC. Pyk. I tu wyłączę wam ortofotomapę, żebyście widzieli samo cieniowanie, słuchajcie. Także my jesteśmy tu, w tym dolnym okopie na ten moment. Może nawet wam pokażę, da radę. Jesteśmy w tym miejscu i będziemy szukać tu, później stąd przyjdziemy dalej. Przeszukamy te okopy i skierujemy się w tym kierunku. Spróbujemy w tym miejscu jeszcze coś znaleźć. Tak jak... O, skasowało się. No dobra, no ale widzieliście. To jest to miejsce. I pokażę wam jeszcze ortofotomapę. Tu jest wszystko, jak widzicie, zakryte lasem. Także to jest ten las, w którym będziemy kopać. Pokażę wam jeszcze raz. To jest tu, to miejsce. Tu będziemy kopać. No i dobra, jesteśmy przy dołku, moi drodzy, słuchajcie. No nie jest to mój pierwszy dołek. Chyba z trzeci, ale co? No ale no było co było, czyli nie było nic. Tutaj mamy sygnał i jest. Proszę bardzo. Naszym pierwszym sygnałem na wizji jest najprawdopodobniej klucz. Podobny do takich kluczy rowerowych, ale... Czy jest to faktycznie klucz rowerowy? No to nie, no nie powiem wam. Tak to wygląda.
Pokażę wam jeszcze przed chwilką. Tu z dołka obok wykopałem takie dwie blaszki, bardzo mocno bijące, jakieś mosiężne, coś w ten deseń. Tu mają jakieś paski dwa na środku. Nie wiem od czego to może być, czy od jakiejś elektroniki, elektryki, nie mam pojęcia. W każdym razie zasypuję oba dołki i lecimy kopać dalej. No i kopię drugi sygnał i patrzcie, nawet nie muszę go kopać. Pinpointer mam włączony, ale wypadł mi na samym wierzchu, słuchajcie. Tu jeden dołek, jedna pepeszka, tu drugi dołek, druga pepeszka, proszę bardzo. Dwie piękne zbite łuseczki, jedna obok drugiej. Jeszcze sprawdzimy, czy nie ma ich tu więcej w dołeczku. Nie ma, nie ma. Prawie że bliźniaczki, moi drodzy. Także tutaj tym razem dwie łuski od pepeszy. No i co, trzeba zakopać te dołki i szukamy dalej, tak? Zobaczymy, co jeszcze się trafi. Wysoki, ładny sygnał. 20, 24, no dobra. Chodźcie, kopiemy, zobaczymy. Zobaczmy, co tu wyjdzie. Dołku nie ma. Tu gdzieś? Jest. No. Nic więcej, dobra. Wezmę pędzelek, obczyszczę to i zaraz wam pokażę. Wygląda jak mechanizm od jakiegoś zegarka, ale nie jestem pewien. Nie wiem do końca, co to może być. Takie cudeńko. Jest fajnie, no nie ma jakichś Bóg jakich fantów, ale coś tam się ciekawego trafia, mniej bardziej. Także kopię dalej i zobaczymy, co dalej wyjdzie. Słuchajcie, pokażę wam coś, co wykopałem tak po prostu, bo biło strasznie nisko. Nie wiem, czy jest to folia aluminiowa, czy bardzo, bardzo cieniutka blaszka, ale biło na totalną folię, bardzo, bardzo nisko. Tu jest. Więcej chyba już nie ma. Dobra, jest to dość interesujące, jest to ciekawe. Są tu na tym jakieś napisy. Ja wam to pokażę pierw na dłoni. Jest to coś takiego, dwie sztuki. I zaraz wam się pojawi jakieś zdjęcie może. No, stan upadku, no ale na tym jednym można trochę więcej przeczytać. To jest napisane tak, na górze jest napisane Metropol, na środku Gesch, mi się wydaje. Na dole było IKOP, no nie wiem. Czekajcie, zobaczymy to drugie. Także słuchajcie, także ja nie wiem, co to jest. Ta większa część zaczyna mi się w ręku rozpadać. Zdjąłem rękawiczki specjalnie. Nie jest best, tylko jest ges. Chyba niemiecki napis, ale... Albo i nie. No kurczę. Ciężko jest to w stanie takim upadku. Tu na dole jest jeszcze ten napis. Akorpeon? No tak to wygląda. Na dole jest akorpeon napisane. Czyli wychodziłoby na to, że jakby połączyć górną i dolną część, to na górze jest napisane
Metropol, a na dole Akorpeon. Metropol Akorpeon. Nie mam pojęcia, co to może być. Gesz. Nie wiem, czy to jakieś tabliczki były może na czymś. No nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jest to bardzo interesujące jak dla mnie. Jeżeli ktoś wie, to weźcie, napiszcie, bo jest to dla mnie w tym momencie interesująca zagadka. Co to może być? Od czego to mogło być? Nie wiem. Bardzo nisko biło, bardzo cienka blaszeczka, prawie że folia. Także pakuję to i lecimy dalej szukać. O 28-29 sygnał. No co, kopiemy, nie? Jakiś pień jest. No słuchajcie, nie muszę pinpointera włączać. Widzę, przez ziemię wystaje. No słuchajcie, ostatnio sporo tego kopię. Znaczy sporo, notorycznie. Co wyjście praktycznie to gdzieś jest. Patrzcie, płytka strojkowa od harmoniki. Super sprawa. Trzecia już moja chyba. Ta jest niestety ułamana, jest tylko częściej i była od chyba większej. No albo, no chyba że podobne płytki są też w innych jakichś instrumentach, aczkolwiek wydaje mi się, że to od harmoniki jest, także super. Chodźcie, pokażę wam. Nogą tylko odgarnąłem. No i po prostu aż wow. Zobaczcie. Tu. Wystarczyło tylko nogą odgarnąć. Zobaczcie, jaka płytka piękna, strojkowa. No wow, po prostu super, powiem wam, niesamowite. Wielka płytka strojkowa. Piękna. Przed chwilą miałem kawałek od takiej chyba, mniejszy. Czekajcie. Tam, o. A teraz mam, zobaczcie, piękną, wielką płytkę strojkową. Jest po prostu genialna. Super. Ale duża. Ciekawe, bo to tu cała, tam kawałek. Czym jeszcze to miejsce mnie zaskoczy? Szukamy. Niby mróz nieduży, niby to tylko minus 2, 1,5, max do 3. A GoPro odmówiło posłuszeństwa. Powiem wam, kamera jak kamera, ale może w 10, 11 to poprawili, bo 8 jak dla mnie, jeżeli chodzi o mróz, to jest totalna katastrofa. No ale nic. Herbatka jest, słuchajcie, herbatka z termosika. Ciepła w środku lasu. Delikatnie pruszący śnieżek. Jest naprawdę, naprawdę fajnie. Słuchajcie, za mną jest okop. Po mojej lewej, po mojej prawej wszędzie są okopy. Także będziemy kopać w tym miejscu. Napiję się, chwilę odpocznę i zobaczymy, co się w tych okopach trafi. Mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Trochę czasu jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że się nie zacznie niedługo ściemniać. No i co? Odpoczywam i kopiemy dalej. No i patrzcie, no i słuchajcie. Kolejny dołek. Kolejna niespodzianka. Tutaj to dziś było. Tu jest, patrzcie. Chyba kluczyk jakiś. Jeżeli dobrze kojarzę. Ale nie wiem, czy PRL, czy nie PRL. Czekajcie, już wam pokazuję. Patrzcie na to. Taki kluczyk się trafił. Wysoko bijący. Także mamy klucz, ale klucz do czego? To nie mam pojęcia. No i idziemy do następnego trafienia. Patrzcie, takie cudeńko się trafiło. Nie wiem, czy to jest od piły, czy od czego. Nie mam zielonego pojęcia, ale jest dość spore. No wygląda jakby na coś nałożone. Ale
Nie wiem. Jak myślicie? Ostrze od piły, czy bardziej coś od jakiegoś pojazdu? Interesujące. Także jeszcze trochę pokopię i będę się zbierał, bo się powoli zaczyna robić ciemno. Muszę dojść do auta, wrócić do domu. Kupa rzeczy jeszcze przede mną. Ach, niestety. W lesie czas ograniczony. No i słuchajcie, w drodze do domu, tak na szybko wam pokażę, przy samej drodze, pod samą ściółką, taka piękność, zobaczcie. Patrzcie, jaka jest ładna i duża. Jest zbita, cyferki to 46-46. Nie mam pojęcia, od czego to jest. Będę szukał, będzie do kolekcji, bo wygląda inaczej niż te, co mam. Tak jest, super. Uwielbiam duże łuski. No i słuchajcie, idąc śladami tego, co się wydarzyło w Szczecinie i ilości łuski, które tam znalazłem, pomyślałem, że poszukam jeszcze kawałek. Za mną jest jedno miejsce, gdzie wykopałem łuska, tu już mam następną, zobaczcie. Jest. Proszę bardzo, następna. Ciekawe, ile ich tutaj wyjdzie, czy też tyle, czy mniej? Wszystko się okaże. Ja się wyłączam i jak nakopię, to wam pokażę. Jestem już z powrotem. Słuchajcie, zaraz się napiję jeszcze ciepłej herbatki, będę mychał do domu. Słuchajcie, dzisiaj podsumowania nie będzie. Podsumowanie zrobię tak jak po ostatnim wyjeździe do lasu, tak jak po Szczecinie. Jutro na spokojnie w domu, bo już się robi szarówka, robi się ciemnawo. A chciałbym, żebyście wszystko dobrze widzieli. Także tak to wyglądało w dniu dzisiejszym. Zaraz zobaczycie podsumowanie z dnia następnego z domu. No i jesteśmy na podsumowaniu. Podsumujemy sobie ten w miarę krótki wypad. No, znaczy nie był tak długi jak zwykle. Byłem jakieś 2,5 godziny może w lesie. Także nie jakoś bardzo długo. No ale coś mi się udało nakopać. Bardzo się cieszę z łusek, które będą do kolekcji. Wyczyszczę je troszkę, umyję i będą stały razem z resztą. No ale muszę jeszcze znaleźć, od czego są. Jeszcze nie udało mi się tego ogarnąć. Ale wszystko przede mną. Nie ma tego złego, nic nie jest stracone. Dobra, dawajcie. Podsumujemy to sobie szybko, nie będę zawierał wam czasu. Nie będę pitolił o bzdurach, bo nie o tym w tym wszystkim chodzi. Dobra, może zacznijmy od prawej strony. Także z prawej strony, słuchajcie, zaczniemy od takiego maleństwa, które wygląda na jakiś... Powiedziałbym, że to jest łuska, że to jest niebuch, ale z tej strony nie ma spłonki. Także no, wygląda jak jakieś takie... Jakby coś wybuchło w środku, zawinęło się do tyłu, ale no nie jestem pewien, nie wiem do końca. Wygląda dość interesująco. Słuchajcie, to jest to nasze kółeczko. Z jednej strony wygląda w ten sposób, z drugiej strony jakieś szpikulce, jakieś takie rzeczy. Proszę bardzo. No, kurczę, nie wiem, czy to od zegarka, czy nie od zegarka. Może czegoś innego, ciężko powiedzieć, słuchajcie. Tutaj wykopałem jeszcze taką blaszkę. I to bardziej wygląda jak jakaś koperta od zegarka, tył może. Ale też bardzo ciężkie do określenia. Tak mi się wydaje, aczkolwiek mówię, nie jestem pewien. Słuchajcie, wykopałem takie dwa elementy. Raz, i tu macie z drugiej strony. Tutaj, jak widzicie, jest jakiś pasek jakby papierowy, no ciężko mi powiedzieć, czy to jest papier, chyba papier. I tu jest takie drugie jeszcze. Wiecie co, weszły takie jakieś elementy, jakieś takich, w sumie nie wiem czego, to jest cieniutkie. Nie wiem, czy element jakiś korków to miało być, czy czego, no ciężko mi powiedzieć. Weszło coś takiego. Takie no, rzeczy bliżej nie do zidentyfikowania. To jest ten nasz klucz. Podobny do rowerowego, aczkolwiek domyślam się, że służył do troszkę czegoś innego. Tak. No i słuchajcie, wyszło po raz kolejny takie cudo. To wychodziło mi już wcześniej dość sporo.
No i wiem, i wyszło też chyba, jak dobrze pamiętam, u Łukasza. Wyszło też u Łukasza, jak byłem w Szczecinie, ale no nie mam pojęcia. To wyszło mi w dołku razem z, słuchajcie, takim zamknięciem bodajże takiej skrzyni albo jakiegoś kufra. Tu jeszcze ze śrubami, tu jest zasuwka, że tak to wygląda. Zamknięcie takiej skrzyni, jak mówię, od skrzynia, kufer, coś takiego. To jest te nasze pół płytki, pół, w sumie tak jedna trzecia płytki strojkowej. Raz i dwa. No ale kawałek dalej udało się wyciągnąć całą płytkę strojkową. Patrzcie, jaka jest ładna i duża. No tak się zastanawiam właśnie, czy na pewno jest to od harmoniki. Czy te harmoniki były aż tak duże? Czy może nie było podobnych płytek w jakimś innym instrumencie? No ale obstawiam na razie, że jest to płytka strojkowa z harmoniki. Słuchajcie, wyszło parę pepeszek. Tu mam w sumie pięć łusek. Opa, ucieka, widzicie? Nie chce się pokazać. Tu macie 5 łusek z pepeszki. Wszystkie pozbijane, do wyczyszczenia będą, do reszty. No i słuchajcie, wyszły dwie ładne łuski. Tak jak zacząłem u Łukasza serię kopania fajnych, dużych łusek, tak i teraz się trafiły. Są inne niż tamte, te są węższe. Tutaj u szczytu. Także no nie wiem, co to będzie. Tu proszę bardzo, porównanie z pepeszką. Widzicie, o ile ta łuska jest większa. Także kaliber podobny jak te Browningi. Ale od czego to jest? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie szukałem. Będę szukał. Najlepsze jest to, że jedna i druga łuska były przy samej drodze. I dosłownie pod samą ściółką. No i słuchajcie, tu mam jeszcze takie pierdołki. Tu mamy taki kluczyk. Klucz to mi się wydaje, że jest PRL. Gdzieś już takie kluczyki widziałem, albo od kasetek jakiś, albo od czegoś takiego. Tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewien. No i słuchajcie, tutaj co do tych blaszek. Ja już wiem, od czego one są. Udało mi się to ogarnąć, udało mi się dojść do tego. W stanie są upadłościowym, tak jak widzicie, już bardzo. One są z napisami, z opisami i tak dalej. Słuchajcie, są to blaszki od akordeonów. Tutaj na nich to, co jest napisane, ja wam jeszcze raz przeczytam, to jest Metropol, na dole jest akordeon. To jest Metropol Akordeon, to jest firma, jeżeli dobrze doczytam, to jest firma produkująca akordeony. I te blaszki, które znalazłem, to są blaszki, które były na rogach tego akordeonu. One były przykręcone małą śrubką albo ewentualnie delikatnym gwoździkiem przybite. W każdym razie są to blaszki, które były na rogach. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. A raczej jak wyglądało. Także no, taki dość, powiem wam, muzyczny był ten wypad, bo tutaj obicia od akordeonu, te blaszki. Praktycznie półtorej płytki stroikowej do harmonijek, najprawdopodobniej do harmonijek. No także no, muzycznie wyszło, słuchajcie. Tak jak mówiłem, no wypad nie jest najbardziej urodzajny, aczkolwiek na niesamowicie, mega cieszę się z tych kolejnych dwóch dużych łusek, ponieważ staną na półeczce i będą sobie stały razem z resztą. Niesamowicie się z nich cieszę, naprawdę fajne są, bardzo fajnie, bardzo lubię łuski, lubię duże łuski. Mają w sobie to coś, mają w sobie tą taką moc, widać, że te naboje były skuteczne, po prostu po wielkości. Im większy, no to nie oszukujmy się, tym większą krzywdę robił. Po prostu widać, czuć od nich, bije od nich ta moc, którą posiadały. Także tak to, słuchajcie. Tak wyglądał ten dzień, tak wyglądało te wyjście, tak wyglądało to podsumowanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, że było w miarę fajnie. Zachęcam
Jeżeli jeszcze tego nie robicie, do subskrybowania kanału, nie zapomnijcie kliknąć subika na dole. Piszcie komentarze, lajki, mile widziane, łapeczki. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.